Dzień dobry. Dzisiaj porozmawiamy o ustroju Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Co to jest ustrój? Ustrój to oznacza, jak Kościół funkcjonuje, jak jest zbudowany, jaką ma strukturę, jak to wszystko wygląda od kuchni. Ja już narysowałem tutaj taki trójkąt i tu widzimy, że u dołu tego trójkąta jest parafia, potem środek to jest diecezja i sama góra to jest synod. Wszystkie te pojęcia wyjaśnię, ale zacznę od dołu. Moi drodzy, parafia to jest taka podstawowa jednostka kościoła i każdy z nas jest członkiem, członkinią jakiejś parafii. Tam, gdzie odbywają się nabożeństwa, gdzie jest proboszcz, gdzie jest rada parafialna, gdzie odbywają się szkółki niedzielne, lekcje religii i różnego rodzaju spotkania. I takich parafii w naszym kraju jest 133. One są różnej wielkości. Są parafie malutkie, liczące 10-20 osób, gdzie praktycznie wszyscy członkowie są jednocześnie członkami rady parafialnej i są parafie liczące 7 tysięcy wiernych, tak jak na przykład parafia w Cieszynie. To jest największa parafia. Moi drodzy, parafia ma jakiś swój teren, czyli jakiś zakres obejmuje, ma siedzibę. Na przykład siedzibą parafii ewangelicko-augsburskiej w Opolu jest Opole, budynek przy Pasiecznej 12, ale nie zawsze tak jest. Jest na przykład parafia Lasowice Wielkie, a siedziba znajduje się w Lasowicach Małych. Więc to jest czasami bardzo różnie. I co musi mieć parafia, żeby funkcjonowała? Przede wszystkim musi mieć radę parafialną. Rada. Tutaj dam skrót PAR, myślę, że wszyscy będą wiedzieli, o co chodzi. Rada parafialna, jeszcze podkreślę na czerwono. Rada parafialna składa się od 6 do 26 osób wybranych z parafii, które muszą mieć bierne prawo wyborcze, czyli muszą spełniać takie kryteria, mieć powyżej 18 lat, płacić składki parafialne, jeśli pracują, to jest bardzo ważne, i brać udział regularnie w życiu parafii, czyli uczęszczać na nabożeństwa, przystępować do stołu pańskiego, angażować się w życie parafii. I taka rada parafialna jest wybrana przez zgromadzenie parafialne, zgromadzenie parafialne. To są wszyscy członkowie parafii, którzy spełniają te kryteria, mają to bierne prawo wyborcze i spośród siebie ci członkowie parafii wybierają właśnie radę parafialną, która decyduje o funkcjonowaniu parafii. Zgromadzenie parafialne wybiera sobie też proboszcza na kadencję 10-letnią. Jeśli miejsce dla proboszcza zwalnia się w jakiejś parafii, to ogłaszane są wybory. Tu jest dość skomplikowana procedura i zgłaszają się księża, którzy spełniają z kolei inne kryteria określone w prawie kościelnym, w zasadniczym prawie wewnętrznym, i parafianie, zgromadzenie parafialne, tak jak wybrało wcześniej radę parafialną, tak samo może sobie wybrać proboszcza, i zarówno kadencja rady parafialnej, jak i proboszcza. Proboszcz trwa, znaczy rady parafialnej 5 lat, a proboszcz jest wybierany na lat 10. Tak to wygląda. No i w parafii, jako w tej podstawowej jednostce kościoła, dzieje się wszystko to, co się dziać powinno, czyli nauczane jest Boże Słowo, sprawowane są sakramenty, odbywają się lekcje religii, różnego rodzaju spotkania. Oprócz tego też często parafie prowadzą działalność gospodarczą, związaną na przykład z wynajmem nieruchomości, po to, żeby w ten sposób zarobić pieniądze na swoje funkcjonowanie. Także parafii jest 133. Każda parafia ma swojego proboszcza, swoją radę parafialną i swoje zgromadzenie parafialne. I teraz przechodzimy oczko wyżej. Te 133 parafie tworzą 6 diecezji. Mamy w kościele 6 diecezji i to jest tak. Zacznę od północy. Diecezja pomorsko-wielkopolska, diecezja mazurska. Później mamy diecezję wrocławską, która zaczyna się w Szczecinie
i właśnie obejmuje cały teren Dolnego Śląska. Później mamy diecezję katowicką i diecezję cieszyńską. Jeszcze została nam chyba diecezja warszawska. Także mamy 6 diecezji i oczywiście te diecezje też są bardzo różne, bo diecezja cieszyńska jest najmniejsza powierzchniowo, ale prawie połowa ewangelików, czyli mniej więcej 35 tysięcy tam żyje i funkcjonuje. Pozostałe 35 tysięcy żyje i funkcjonuje w pozostałych 5 diecezjach naszego Kościoła, czyli w sumie jest nas około 70 tysięcy w Polsce. I diecezja podobnie funkcjonuje jak parafia. Diecezja ma swój synod, w którego skład wchodzą delegaci świeccy z każdej parafii. Jeden, dwóch, czasami więcej, jeśli to jest duża parafia. Czyli jest swój synod. To jest tak, jak tutaj mamy zgromadzenie parafialne, to tu mamy synod. Synod ma też przedstawicielstwo, które funkcjonuje poza obradami synodu, bo synod spotyka się 2 razy w roku, ale musi też diecezja działać, więc ma swoją reprezentację w postaci rady diecezjalnej. Rada diec, synod diecezjalny. Tu musimy pamiętać, że to jest synod diecezjalny. I oczywiście w skład synodu wchodzą też wszyscy duchowni, którzy służą w danej diecezji. I synod diecezjalny wybiera radę diecezjalną i wybiera też swojego duchownego przedstawiciela, czyli biskupa diecezjalnego. A w związku z tym, że parafia Opole znajduje się na terenie diecezji katowickiej, no to naszym biskupem jest biskup Marian Niemiec, biskupem diecezjalnym. Każda diecezja tak samo ma swojego biskupa. Jest jeszcze ewangelickie duszpasterstwo wojskowe, czyli duszpasterstwo wśród żołnierzy i to duszpasterstwo też ma swojego naczelnego kapelana ewangelickiego w randze czy w służbie, posłudze biskupa. To jest biskup Mirosław Wola. Każda parafia wybiera swoich przedstawicieli do synodu diecezjalnego i tutaj podejmowane są decyzje na temat finansów diecezji, na temat wyboru biskupa, na temat wyboru rady diecezjalnej. Tego typu rzeczy, sprawy rozstrzygane są właśnie w diecezji. I przechodzimy jeszcze wyżej i mamy ten wierzchołek, władzę kościelną najwyższą, ustawodawczą. To jest synod Kościoła. Już nie mówimy o diecezji, tylko o całym Kościele. Synod Kościoła i synod Kościoła ustala prawo kościelne, wybiera radę synodalną, która reprezentuje pomiędzy posiedzeniami, bo synod spotyka się 2 razy w roku. Rada synodalna ze swoim prezesem na czele. Prezesem jest obecnie ksiądz Adam Malina. Później Rada Synodalna ma też poszczególne komisje zajmujące się na przykład duszpasterstwem, edukacją i tak dalej, mediami. Tych komisji jest kilka. Komisja gospodarcza także. I Synod Kościoła też wybiera konsystorz, który jest władzą wykonawczą. Te prawa, które Synod Kościoła ustala, konsystorz wykonuje, realizuje i zajmuje się wszystkimi decyzjami na bieżąco, ich podejmowaniem. Na przykład parafia X chciałaby kupić jakąś nieruchomość i zgodę zatwierdza na taką transakcję, czy tak samo sprzedać, tę zgodę zatwierdza konsystorz. Tak samo jakiś ksiądz zostaje wybrany na urząd proboszcza w parafii Y i to też musi zatwierdzić konsystorz. Także konsystorz tutaj pełni bardzo dużą odpowiedzialność. Na czele konsystorza stoi biskup Kościoła i drugą kadencję ten urząd sprawuje obecnie biskup Jerzy Samiec. Biskup Kościoła reprezentuje Kościół na zewnątrz, jest prezesem konsystorza
i jest wybierany przez synod Kościoła na kadencję dziesięcioletnią. Tak samo biskupi diecezjalni też są na kadencję dziesięcioletnią. Rada diecezjalna i synod na pięcioletnią. I synod Kościoła i konsystorz tak samo na kadencję pięcioletnią. I teraz jak widzimy tutaj ten trójkącik, to pewne rzeczy się powtarzają, czyli proboszcza, kadencja proboszcza, biskupa 10 lat, kadencja rady parafialnej, synodu diecezjalnego z radą i synodu kościoła z radą po 5 lat. Widzimy tutaj, jeszcze kto wchodzi w skład synodu kościoła. W skład synodu kościoła wchodzą wybrani księża w liczbie 15, wszyscy biskupi, no i delegaci synodów diecezjalnych, czyli tutaj mamy rady parafialne. Rady parafialne wybierają delegatów do synodu diecezjalnego, a synody diecezjalne wybierają delegatów do synodu kościoła. I tych delegatów jest tu w sumie 30. Plus 15 duchownych, plus wszyscy biskupi, mniej więcej te proporcje rozdzielają się pół na pół i to oznacza, że ustrój Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce jest ustrojem demokratycznym, czyli tak samo duchowni, jak i świeccy sprawują odpowiedzialność podejmowania decyzji, czy inaczej odpowiedzialność władzy za swoją parafię, za swoją diecezję i wreszcie, moi drodzy, za swój Kościół. To jest tutaj niezwykle ważne, niezwykle istotne. Więc ta odpowiedzialność jest spełniona, sprawowana właśnie wspólnie. I tak to wygląda. Czyli mamy 133 parafie, 6 diecezji i synod Kościoła. Przypominam, że Kościół Ewangelicko-Augsburski w Rzeczpospolitej Polskiej, tak jak większość kościołów luterańskich na świecie, jest kościołem lokalnym, jest kościołem krajowym. Nie ma takiego zjawiska jak luterański kościół globalny. Zawsze to są kościoły, które były zakładane lokalnie i na przykład są kraje, które mają kilka albo nawet kilkanaście kościołów luterańskich. Niemcy są tu dobrym przykładem, Stany Zjednoczone są tu dobrym przykładem, bo w różnych regionach reformacja w różnorodny sposób przebiegała. Ogłaszano porządki kościelne będące formalnym aktem powstania, założenia nowej organizacji o charakterze kościelnym, czyli nowego kościoła. I tak to się układało ze względu na uwarunkowania historyczne, polityczne. A w Polsce mamy kościół, który obejmuje cały nasz kraj. To jest tak samo jak w Szwecji, to jest tak samo jak w Danii na przykład, tak samo jak w Słowacji, ale w Republice Czeskiej już mamy dwa kościoły luterańskie, to też jest pewne uwarunkowanie historyczne. O tym wszystkim musimy pamiętać. Natomiast my, jako parafianie przede wszystkim, musimy pamiętać o tych naszych powinnościach, obowiązkach. To jest uczestnictwo w nabożeństwie, korzystanie z dobrodziejstwa sakramentów, opłacanie składki kościelnej, to jest 1% od rocznego przychodu. Oczywiście żaden proboszcz parafii nie sprawdza deklaracji PIT, które wędrują do Urzędu Skarbowego swoim parafianom. Właściwie ta składka ma charakter w praktyce dobrowolny, ale trzeba ją płacić, bo to jest nasza składka członkowska. Proboszczowie, wikariusze, księża także powinni płacić, bo też są członkami parafii. W związku z tym to jest też utrzymanie naszej wspólnoty. Tak to wszystko tutaj wygląda. Ja zachęcam do tego, żeby być takim odpowiedzialnym parafianinem, przynajmniej na tym szczeblu, a tutaj są też kolejne. Wszystko jest przed nami albo w trakcie. Dziękuję, pozdrawiam wszystkich i do zobaczenia.